Kobieta narcyz nie liczy się z innymi. Witam. Dzisiaj Ci powiem o standardowym gdzieś tam zachowaniu kobiety narcyz, który naprawdę no, w pewnych odczuciach no, jest chamski. I wyobraźmy sobie sytuację, w której przykładowo przychodzisz z treningu, z pracy. Jest godzina przykładowo 18, no i chciałbyś sobie zrobić drzemkę, po prostu padasz z nóg, no nie jesteś tak zmęczony, że po prostu no potrzebujesz tej drzemki, bo po prostu chodzisz jak trup, no nie, no po prostu musisz, no nie, bo nie jesteś w stanie czegokolwiek zrobić, musisz się położyć i po prostu pół godzinki się po prostu przespać. No i się kładziesz, zamykasz oczy, zasypiasz, no i śpisz. No i przykładowo mija 10-15 minut, a kobieta narcyz, z którą mieszkasz albo się spotykasz, nagle stwierdziła, że musi odkurzyć. No i gdzieś tam, nie patrząc na to, czy ty śpisz, czy ty po prostu leżysz, odpaliła odkurzacz i zaczęła sprzątać. I to jeszcze zaczęła sprzątać gdzieś tam w pokoju, w którym gdzieś tam śpisz. Jeszcze gdzieś tam potrafiła tą szczotką po twojej gdzieś tam włosach przejechać, żeby cię obudzić, żeby cię rozśmieszyć i tak dalej. No i ty przykładowo obudziłeś się zdenerwowany, że w ogóle dopiero gdzieś tam 15 minut to jest za mało, że po prostu miałeś fajny sen i tak dalej, ona cię tu obudziła. I tak naprawdę twoje zachowanie, to co zrobiłeś dla kobiety narcyz nie ma znaczenia, rozumiesz? Kobieta narcyz nie liczy się z nikim. I często jest tak, że ona zrobiła to specjalnie, by cię rozłościć, żebyś w tym momencie po prostu zaczął wyklinać, przeklinać, po prostu zaczął rzucać, że jak to, dlaczego nie mogłaś poczekać, czy to aż tak musiało być ważne, żeby dzisiaj odkurzyć, czy coś tam nie można było tego zrobić jutro albo wcześniej, tylko akurat gdy ja przyszedłem i tego. No i ona uwielbia coś takiego, bo powiem ci, z narcyzem tak naprawdę nigdy nie wygrasz. Nieważne, czy będzie twoja racja, czy jego racja, nieważne. Najważniejsze jest to, że ty wpadłeś w furię i tak naprawdę dajesz mu pożywkę. I teraz mamy drugą sytuację. Sytuacja, w której przykładowo mamy niedzielę. Niedziela, śpicie sobie. No i ty przykładowo wstałeś. Wstałeś, bo już jest gdzieś tam godzina 10. Wstałeś i tak dalej. No i odsłoniłeś gdzieś tam jedno okno i tak dalej. Nie odsłaniałeś gdzieś tam wszystkich, bo ona sobie tam jeszcze spała i tak dalej. No i nagle gdzieś tam ty sobie tam siedzisz przy komputerze i ona wstaje gdzieś tam pół godziny później, wiesz? I nagle awantura. Dlaczego się tak głośno zachowujesz? Dlaczego odsłoniłeś to jedno okno? Ja po prostu się obudziłam, ja potrzebowałam tego snu, ale o co ci chodzi? Ty jesteś jakiś dziwny, ty prowokujesz mnie, ty to zrobiłeś specjalnie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu awantura, rozumiesz? Awantura. Ewentualnie sytuacja mogła być podobna, że ty nic nie zrobiłeś, ty po prostu wstałeś, rozumiesz? Ty po prostu wstałeś? Ty po prostu wstałeś? Poszedłeś sobie do drugiego pokoju, gdzieś tam na komputer? Czy na telewizję? Czy po prostu zacząłeś sobie w kuchni robić kawę? I ona gdzieś tam usłyszała, że przykładowo, że jest jakieś tam odgłosy są, no nie? I ona już, o, ale dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ty tak hałasujesz? To nie, ja chciałam pospać, to nie? Dlaczego nawet niedzielę się nie mogę wyspać? I tak dalej. Bum. Rozumiesz? To jest właśnie kobieta narcyz. Zawsze musi być tak, jak ona chce. Ty musisz chodzić na paluszkach. Ty przykładowo idziesz spać o godzinie 6 rano, wracasz z pracy, a ona przykładowo wstaje o 7, to ona wstaje tak, żeby było głośno, puszcza sobie muzyczkę, hałasuje i tak dalej. I ona ma totalnie ciebie gdzieś, że przykładowo godzinę temu wróciłeś z pracy i chciałbyś się przespać. Ona ma totalnie gdzieś to, rozumiesz? Ona nawet robi wszystko po to, żeby ciebie obudzić.
sytuacji, gdybyś zareagował na to, żebyś se zatyczki do uszu wsadził, to ona by przyszła i by cię obudziła, no nie? Hej, 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 ja wychodzę, wiesz, tutaj zamykam cię, ja wychodzę, no nie? Tutaj już uważaj, tego nie śpi, no nie? I tak dalej. Wszystko po to, żeby po prostu zniszczyć, zepsuć ci cały dzień, rozumiesz? I teraz zobacz, tak samo jest przykładowo, gdy zagadujesz gdzieś tam do dziewczyny. Ona ci da telefon tylko po to, żeby od ciebie, żeby tego telefonu nigdy od ciebie nie odebrać. Ona da ci profil społecznościowy tylko po to, żebyś przeglądał jej suite relacje, suite fotki, ale ona ciebie nigdy nie doda do gdzieś tam do obserwowanych, no nie? Ale ty będziesz ją obserwował i karmił się. Ona, napiszesz do niej, ona do ciebie nie odpisze, wyświetli tylko po to, żebyś się zdenerwował, rozumiesz? Tak działają kobiety narcyzy. Ich cel to jest takie niszczenie, rozumiesz? Niszczenie. Dlatego ja zawsze mówię, uciekaj stary, uciekaj, bo kobieta narcyz to jest najgorsze, co cię może w życiu spotkać. Przykładowo będzie chciała, żebyś gdzieś tam ją zabrał, i ją nie będzie interesowało to, że masz trening. Ją nie będzie interesowało to, że pracujesz. Ją nic nie będzie interesowało. Ty będziesz musiał ją gdzieś tam zabrać. A jeśli tego nie zrobisz, ona powie, dobra, to nie, ja sobie taksówką pojadę. I później będziesz miał przez kilka dni, po prostu będzie się mściła na tobie. Będziesz chciał seksu? Nie. Dzisiaj mi głowa boli. Nie ma. Ile ci? Raz w tygodniu ci wystarczy. Za dużo. I po prostu już będzie cię karała, rozumiesz? Już będzie cię karała. Dlatego no mówię, kobieta narcyz zawsze, cały czas będzie sprawiała, robiła wszystko, żebyś po prostu się źle czuł. To, że się czujesz na początku dobrze, to jest tylko iluzja, to jest maska, żebyś połknął haczyk, żeby cię wciągnęła w to. Rozumiesz? Tak samo zobacz, możesz mieć nawet kumpla narcyza, który po prostu koleguje się z tobą, bo cię tak naprawdę wykorzystuje. Bo cię tak naprawdę wykorzystuje. Bo przykładowo ty dużo jeździsz, podróżujesz, lubisz i on dzięki temu korzysta. Rozumiesz? On dzięki temu korzysta. Może być tak, że ty masz samochód i twój kolega nie ma samochodu, nie ma prawka i jest narcyzem i zadaje się z tobą tylko dlatego, bo masz ten samochód, bo możesz go zabrać, bo możecie jechać sobie na weekend gdzieś tam na imprezę. Bo przykładowo może z tobą pojeździć po mieście. Ile razy może widziałeś taką sytuację, że gościu sobie jeździ jakimś porszakiem po mieście i obok drugi gościu, no nie? Zazwyczaj ten, który siedzi obok, to jest narcyzem, rozumiecie? A ten, który jeździ tym porszakiem, jest jego ofiarą. Naprawdę. To niektórzy myślą, że nie, nie, ten co kieruje tym porszakiem, to jest właśnie alfa i tak dalej, to jest, nie, 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 to jest ofiara narcyzu i gościu siedzi obok, no nie, narcyz siedzi obok, dominuje i tak dalej, naprawdę, bo gdyby to był samiec alfa i tak dalej, to by sam siedział, a obok by siedziała panienka, naprawdę, więc jeśli siedzi obok jakiś tam gościu, no to zazwyczaj jest to ofiara narcyzu. Pomijam fakt, że może gdzieś kogoś podwozić i tak dalej, no ale zazwyczaj to widać, że jeżdżą, lansują się gdzieś tam po mieście i tak dalej, więc to jest właśnie obok narcyz, a ten co prowadzi, to jest po prostu jego ofiara, naprawdę, to jest jego ofiara. Także no mówię, co w takiej sytuacji zrobić? No uciekać, bo tak będzie cały czas, rozumiesz? Tak będzie cały czas, bo widzisz, normalna osoba jest taka, że zobacz, przykładowo przychodzisz, jesteś zmęczony, śpisz, no nie? Przychodzisz, jesteś zmęczony, śpisz, no to ta druga osoba szanuje to i mówi, a dobra, już dzisiaj nie będę odkurzała, no bo tam Zdzisiu sobie śpi, no nie, niech sobie śpi, no nie, i tyle. Nawet go nie budzi, żeby się gdzieś tam wymył czy coś, tylko po prostu okej, no nie? Ewentualnie jak on wstaje, to jeszcze mu tam zrobi herbatę czy coś, no nie? I to jest normalne, wiesz? I to jest normalne. Kobieta narcyz
Zazwyczaj, jeśli nawet coś robi, to robi to dla siebie. I na przykład zobacz, ile razy miałeś taką sytuację, że spotykasz się z dziewczyną, ona u ciebie gdzieś tam nocuje, no i czy ty u niej, no i ty rano gdzieś tam wstajesz. No i ja mam tak, że jak ja wstaję rano gdzieś tam pierwszy, robię kawę, to robię dla wszystkich kawę, no nie? No tak mam. No bo po prostu jak robię sobie, no do tego. Nieważne, czy ktoś śpi, czy coś, zawsze leję dwie i po prostu ta kawa budzi mnie i tak dalej. No i czasem jest tak, że no robię, zrobiłem ci kawę, no nie, jak chcesz, to sobie gdzieś tam wypij. Nie budzę, no nie, nie budzę. Czasem zapach kawy budzi panienkę, no nie, i tak dalej, ale nie, zazwyczaj no tego. I to jest normalne, czy pije, czy nie, no nie. Dużo dziewczyn lubi takie gesty. No i tego. A zazwyczaj kobieta narcyz, ona wstanie i sama sobie zrobi kawę, wiesz? Sama sobie zrobi kawę i zapomni o tobie. Ona sobie pójdzie, na przykład pojedziecie gdzieś tam sobie i ona poczeka i muszę iść do sklepu po coś tam, no nie? Na przykład po jakieś tampony, no nie? No dobra. No i akurat gdzieś tam dobra poszła po tampony, no i przy okazji sobie wzięła jakąś tam orężadę albo jakiś sok. A to o tobie gdzieś tam nie pomyślała. Przychodzi z tego i tak sobie. Takie właśnie samolubne podejście. Właśnie kobiety narcyzi zawsze myślą o sobie. Nawet nie zapyta i tak dalej, no nie? Czy ty chcesz, czy nie chcesz, no nie? Naprawdę. Więc to jest takie częste, że ty masz jej, jakby to idziesz, masz się zapytać, no nie? A ona nic. Ja mówię, jak często, bardzo często mówię, jeżdżę na spotkania, zawsze dziewczynie coś kupuję, naprawdę. Nawet jak to jest pierwsze spotkanie, jest to może śmieszne, dziwne, ale ja zawsze idę sobie z soczkami na spotkanie. Naprawdę, to już nie pamiętam kiedy. Wow, wiele lat, no nie zawsze idę z dwiema butelkami, no nie? Czasem trzeba, bo jak sobie myślę, ja długie spotkanie będzie, to ja sobie gdzieś tam dwa picia wezmę, a jedna nie. I zamknięte jest, no nie? Czasem jest tak, że no, może dziewczyna mi nie ufać, no to ona odkręca i mi daje, napije się czy coś i ona później pije. No są różne dziewczyny, czasem mają podejrzenia, że może coś tam tego, ale zazwyczaj no mówię. Albo, no mówię, daję jej, no nie, otwiera, no nie, i ona na przykład masz, zamieńmy się, no nie, zamieńmy się dziewczyna. No dobra, okej, i ja wtedy pije jej, ona moje, otwiera, no nie, i te, bo to są mi takie dziewczyny, ale zawsze, no nie, i nie wyobrażam sobie, żebym szedł na spotkanie i sam sobie kupił jakieś picie, no nie, dla mnie to jest takie, no nie, ja taki nie jestem, no nie, zawsze, no nie, zawsze, jakby to powiedzieć, myślę o dziewczynie, naprawdę. No bo wiem, że będziemy siedzieli, gadali, no nie, to ja lubię sobie zawsze przy czymś, siadam sobie zawsze jak taki, mówię, na takim pełnym chillu otwieram sobie, no nie, i sobie siedzimy, pijemy soczek czy co tam, no nie. Więc jest to normalne, naprawdę, to już, wow, wiele lat tak działa, no nie. Zawsze lubię gdzieś tam takim tym, no i po prostu jest to dla mnie normalne. Widzisz, kobieta narcyz, zazwyczaj jakby już przyszła na spotkanie z sokiem, to sok by kupiła dla siebie. To o tobie by w ogóle. I by było, nie, ja myślałam, że ty nie, ty tego nie lubisz. I zaraz takie coś, ty tego nie lubisz, ty nie, ty tego nie lubisz. Wiesz, ty tego nie lubisz, no nie będziesz tego pił i tak dalej, no nie, no, takie właśnie. Także, no, powiem ci tak, no, nie da się tego zmienić. Wiesz, tak będzie cały czas. Nawet jak zrobisz awanturę i tak dalej, to na chwilę będzie ok, może być tak, że z tym odkurzaczem już tak nie będzie, ale będą inne rzeczy, wiesz? Ale będą inne rzeczy. Tak naprawdę ta kobieta nigdy nie liczy się z uczuciami innych ludzi. Pamiętaj, że kobieta narcyz jest pozbawiona empatii, rozumiesz? Ona jest pozbawiona empatii. Dla niej, na przykład, jak ty dzwonisz, ona nie ma obowiązku, przykładowo, powiedzenia ci, że nie jest zainteresowana. Dlatego ja czasem lubię dziewczyny takie normalne, do której zagadujesz i ci mówię, że nie ma chłopaka, ale na przykład nie jest zainteresowana i to jest super fajne. Zazwyczaj no, gdy na przykład możesz mieć tak, że dziewczyna będzie normalna, nie będzie gdzieś tam narcyzem i zaproponujesz jej spotkanie pisząc, czyli hej, spotkajmy się i ona ci powie, że nie jestem zainteresowana
albo nie jestem zainteresowana spotkaniem, albo nie, ale daję ci tą odpowiedź, rozumiesz? To jest spoko. Kobieta narcyz w ogóle zazwyczaj będzie wyświetlona, nic nie odpisze. Naprawdę. Kobieta narcyz umówi się z tobą tylko po to na spotkanie, żeby je odwołać. Rozumiesz? No po prostu. Powie tak, tak, czy coś, no dobra, to się widzimy i dzień spotkania. Przepraszam cię, ale ja dzisiaj nie dam coś tam rady, siostra się do mnie gdzieś tam odezwała i ja muszę jechać do niej. No i ma totalnie gdzieś, co ty sobie pomyślisz, czy to sobie to zaplanowałeś, czy coś tam. Ona ma to totalnie gdzieś, ona zepsuje wszystko. Rozumiesz? Ona zepsuje wszystko. Nawet jeśli kupiłeś już jakieś bilety czy coś, no nie? No to ona, wiesz co, pójdź se z kimś innym. Takie są właśnie kobiety narcyz, no nie? Może być tak, że coś zaplanujecie i ona pójdzie i wiesz, ona miała na przykład bilety mieć, no nie? No i przykładowo idziecie, a ona, nie mam biletów. Jejku, jaka jestem głupia, jejku. Ja nie mam biletu, zapomniałam, nie wiem gdzie są. I bum. No ale mamy tu 15 minut. Ojejku, to może kupmy nowe. A w domu zostawiła, rozumiecie? I to jest standard. Będzie robiła sobą z siebie taką słodką idiotkę, wiesz? I to się nie zmieni. Psychicznie cię rozwali. Psychicznie cię rozwali, rozumiesz? Naprawdę. Czasem jest tak, że kobieta narcyz też bardzo dobrze będzie manipulowała. Będzie mówiła, wiesz, ja lubię energetyki, o, jak ja lubię energetyki, o, jak ja lubię energetyki. Puszczanie w eter słów i ty je, jakby to powiedzieć, ściągasz. No i później gdzieś tam idziesz i to się nazywa projekcja, programowanie. No i tego. I przykładowo później idziesz do sklepu i kupujesz je energetyka, dajesz je, o dziękuję, rozumiesz, zaprogramowała ciebie, jest mistrzynią gdzieś tam manipulacji i nic z tym nie zrobisz, jedynie powiem ci zawsze, co masz robić, gdy trafiasz na kobietę narcyza, masz uciekać, masz po prostu uciekać, blokuj, zrywaj kontakt, bo uwierz mi, seks nie jest warty takiego poświęcenia. Ja wiem, że wiele kobiet narcyz będzie niesamowicie pięknych i tak dalej, ale są też normalne kobiety, które są niesamowicie piękne. Naprawdę. I uwierz mi, że za ten seks zapłacisz o wiele większą stawkę, niż mogłoby ci się wydawać. Niż mogłoby ci się wydawać. Dlatego mówię, uciekaj. Uciekaj, bo tam pojadą takie manipulacje, tam po prostu będziesz cały czas chodził w takim stresie i o to jej chodzi. Bo jak ty jesteś zniszczony, ona może tobą manipulować. Ona może tobą manipulować. I znałem takie sytuacje, że facet był z kobietą, narcyzem i ona mu powiedziała, że żeby przywiózł piasek 300 km do niej. Zwykły piasek, zwykły żwir. Gdzie żwir to tam za, mówię, wiaderko to są złotówkowe sprawy, no nie? Ale ona powiedziała, że nie, bo tamten żwir ma być stamtąd i tak dalej. Bawiła się tym gościem, no nie? I on przez to, i on wiózł jej. Pół Polski wiózł jej ten żwir w bagażniku, bo ona taki chciała. Gdzie tam, gdzie ona przebywała, był identyczny żwir i tak dalej, rozumiesz? To było jej takie widzimisię. Jest takich masa sytuacji. Może być tak, że dziewczyna ci powie, jak będziesz jechał, kup mi kawę po drodze, tylko ma być gorąca, śpiesz się. Bum. Już, a jak tego nie zrobisz, no to pół roku bez seksu. Naprawdę. Dlatego mówię, nie daj się nigdy, nie daj się uciekaj. Są normalne, fantastyczne dziewczyny, wiesz? Po to się uczysz gdzieś tam uwodzić i tak dalej, żeby właśnie przesiewać ten cały syf, wiesz? Żeby przesiać ten cały syf, bo uwierz mi,
Nawet jak ktoś, jak komuś się wydaje, że on jest na to odporny, no to mówię do czasu, bo kropla drąży skałę i później skała pęknie. Nieważne, czy po roku, czy po 10 latach, czy po 30. Jak zobaczysz, każda gdzieś tam para, której jest narcyz, w końcu pęka. Jedna ze stron. W końcu, nieważne, czy to jest 10 lat, czy 20, w końcu gdzieś tam kobieta czy facet już nie wytrzymuje, rozumiesz? I po co ci to? Po co ci ten stres? Potrzebujesz normalnej, fajnej, fantastycznej dziewczyny. Są, jest ich pełno, dlatego no mówię. Unikaj, rozumiesz? Unikaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.